Na spotkanie otwarte, zorganizowane w Rybniku przez Polska Jest Jedna, przybyły tłumy zainteresowanych. Wystarczy powiedzieć, że sala Domu Kultury w Kwałowicach, posiadająca 180 miejsc siedzących, nie była w stanie pomieścić wszystkich chcących wziąć udział w prelekcji redaktora Witolda Gadowskiego, którego zapytaliśmy o najważniejsze problemy, przed którymi jego zdaniem obecnie stoi nasza ojczyzna. Tych problemów jest tak dużo, że mógłbym tu mówić godzinę, ale najpoważniejsze to powolna utrata niepodległości przez nasz kraj i zubażanie Polaków poprzez decyzje, które od Polaków nie zależą, a zabierają im pieniądze z własnych kieszeni. To także zagrożenie spójności narodowej naszego kraju, w którym tworzy się na siłę mniejszość narodową, która nie jest Polsce przychylna. Z uwagi na to, że redaktor Gadowski wraz z Rafałem Piechem i Wojciechem Sumlińskim jest zaangażowany w tworzenie ruchu obrony Polaków, zapytaliśmy się także o jego stanowisko w sprawie protestów rolników. W momencie, gdy rolnicy siłą rzeczy będą musieli wrócić do prac polowych, my powinniśmy nadal protestować. Te protesty powinny być ukierunkowane przeciwko tworzeniu jednego państwa europejskiego, przeciwko tworzeniu armii europejskiej, bo będą to środki zniewalania Polaków. Ruch Obrony Polaków, który powstał w tym roku, ściśle współpracuje z partią Rafała Piecha, czyli PJJ. Myślę, że to jest takie ciało, które będzie działało na takiej płaszczyźnie łączenia ponad podziałami całej prawicy. Czyli z jednej strony Polska Jest Jedna, która jest partią, mocno się uzupełnia z Ruchem Obrony Polaków, no bo ja jestem, można powiedzieć, założycielem Polska Jest Jedna, ale też założycielem Ruchu Obrony Polaków. I tutaj zawiązaliśmy taką współpracę z panem Witoldem Gadowskim, z panem Wojciechem Sumlińskim. No i chcemy zapraszać do współpracy kolejnych liderów takich prawicowych, żebyśmy umieli właśnie ponad podziałami po tej prawej stronie stworzyć taki bardzo mocny blok, który będzie chronił interesów Polski, przede wszystkim naszej gospodarki, naszego przemysłu, naszej energetyki, naszych rolników, to co jest dla nas najważniejsze. A jak wyglądają przygotowania do wyborów samorządowych? Wybory samorządowe, no to o tyle skomplikowany proces, że tak jak przy wyborach parlamentarnych potrzeba 650 kandydatów, tak przy wyborach samorządowych mówimy już o 2500 osób, które musiałyby wziąć udział w wyborach, więc tutaj połączyliśmy siły też i z Konfederacją, i z samorządowcami bezpartyjnymi, gdzie niegdzie powstały też komitety lokalne, gdzie nasi działacze też startują właśnie z tych komitetów lokalnych w całej Polsce, na Śląsku również. Jak powiedział nam Rafał Piech, ich struktury sukcesywnie się rozbudowują i liczą na dobry wynik w najbliższych wyborach samorządowych.